Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam, jak przywrócić stare pakiety startowe do sklepu Fortnite. Już bez dalszego przedłużania zapraszam do lobby. A więc, jesteśmy na moim drugim koncie, który jest czyste jak łza. Słuchajcie, dosłownie czyste jak łza. Ponieważ tutaj nie ma ani jednego nie ma ani jednego skina, słuchajcie. Nie ma na pewno żadnego pakietu startowego i na pewno nie ma fałdolców. Wykonanie tego błędu jest banalnie proste. Na konsolach jest to raczej niemożliwe, ale jeśli ktoś z was jest na PC-cie, no to warto spróbować. Nie będzie za to banu, ponieważ rzeczywiście płacicie za te skiny, no i to jest po prostu pomyłka Epic Games. Nie wasza. To się przyda, jeśli ktoś z was nie ma starego pakietu, ponieważ słuchajcie, to zawsze te pakiety są zawsze w promocyjnej cenie. Prawda, za 20 zł macie skina i 600 fałdolców. No tutaj nawet zbierak jeszcze, więc bardzo spoko. Ale w starych nie było zbieraków. Nieważne. Więc no, to są tanie fałdolce. Bardzo tanie fałdolce. W cenie 1000 fałdolców, czyli za 4 dychy, macie 1200 fałdolców, jeśli kupicie dwa stare pakiety startowe, co nie? Dobra. Będzie nam potrzebna podróż w czasie. Jak to zrobić? Słuchajcie. Wyjmijcie wasz pasek zadań teraz. Kliknijcie prawym na waszą datę i godzinę. Teraz wybierzcie ustaw datę, godzinę. I tutaj wyłączcie ustaw czas automatycznie. Wyłączamy. I siup. Teraz odlokuje nam się ta oto opcja i tutaj możemy ustalić naszą datę, dowolną datę. I nie idziemy do tyłu, jakby ktoś z was mógłby pomyśleć, no to w sumie byłoby w miarę logiczne, tylko idziemy właśnie do przodu, do przodu. Słuchajcie, bierzemy na przykład 2045, klikamy zmień i obserwujemy. Nic, jeszcze nic, no to idziemy dalej. No niech będzie 51, okej. Obserwujemy, nic, jeszcze nic, no to idziemy dalej. To wymaga kilku prób. Niech będzie 68. O! Tutaj nam mignęło, ale to jeszcze nie jest to, słuchajcie. Idziemy dalej. Dobra, teraz nagrywam mój głos oddzielnie, ponieważ tam zepsuło mi program do nagrywania mojego głosu podczas tej zmiany daty. No widzicie, tam jakieś skutki uboczne, ale komputer wam to nie zepsuje, spokojnie. Teraz tak, ja tutaj cały czas zmieniam sobie datę, więc przejdźmy troszeczkę dalej. O, i teraz ważne, jeśli wam się nie uda kilka razy, tak wiele razy wam się nie uda, to włączcie tą opcję z powrotem i po prostu ją wyłączcie znowu. I teraz, od nowa, do przodu, kilka lat do przodu, albo kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja to jeszcze zmieniłem miesiąc. O, i teraz. W tym momencie, kiedy wam te pakiety startowe tak migają, tak tyk, 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 to teraz włączcie z powrotem tą opcję czasu automatycznego i teraz możecie już kupić pakiet startowy. Słuchajcie, ja spróbuję kupić pakiet startowy pani As. To jest pakiet startowy z 5 sezonu. Jest skin, plecak oraz 600 fałdolców za 20 zł, więc klikamy tutaj. I ja do zakupu użyłem kodu PSC. Więc pozwólcie, że ten nudny proces pominę. I udało się, słuchajcie, tak, udało się. W lobby już mam nowego skina założonego. Fałdolce też wpłynęły na konto. Idealnie, no i słuchajcie. Niestety pakietu z 3 sezonu nie da się kupić, jest jakiś błąd. Bo to jest tak, że to jakie pakiety wam się pojawią jest w miarę losowe. Więc raz może pojawić wam się taki pakiet, teraz taki pakiet. Tego już nie da się ustalić. Ale sposób działa, przynajmniej na pakiecie pani As, czyli z 5 sezonu. I tutaj jeszcze mała chwilka. Zanim przejdziemy dalej, to ja chciałem kupić ten pakiet po lewej z 3 sezonu, ale ponieważ nie mogę go kupić, to macie kod PSC. Proszę, to jest kod na 20 zł niewykorzystany. No i co? Kto pierwszy, ten lepszy. Chwilkę później wbiłem do gry i wszystko działa. Motkę mam, fałdolce mam, banan nie, mam to najważniejsze. I wszystko działa. Słuchajcie, to by było na tyle. Dla fałdolców warto to zrobić. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.